działają. Tak? Z niewiedzy. Szanowni Państwo, nie ulega najmniejszej wątpliwości i tu chciałem serdecznie podziękować właśnie i Komisji Europejskiej i UNESCO, dlatego że i Komisja Europejska i UNESCO zaczęło czytać to, co te doniesienia prasowe. I w związku z tym zacząłem dotrzymać informacji, że wycinam Puszczę Białowieską, czy zaprzestałem tego procederu, a również UNESCO i Komisja Europejska zaczęła mnie informować, że dostaję informacje, że giną siedliska priorytetowe dla wspólnoty i że giną gatunki, które występują w tych siedliskach priorytetowych. I chcę Państwu powiedzieć, że to jest sprawa niezwykle poważna. Ja stanąłem przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości w kwietniu 2007 roku o dwa gatunki. O sasankę otwartą i leńca bezpodkwiatkowego. I to w trybie natychmiastowym, w ciągu miesiąca. I to nie to, że chciałem go niszczyć, tylko w ten sposób, że ewentualnie planowałem zalesić rejon, w którym ten gatunek występuje, a nikt nie wiedział nawet gdzie. Ja myślę, że nie powtórzy się ta sytuacja, bo wtedy do momentu rozprawy w Luksemburgu było zainteresowanie polskiej prasy ogromne. Ja jeszcze nie widziałem takiego zainteresowania stacji telewizyjnych, jak było w Luksemburgu, kiedy wchodziłem na rozprawę. I to można w internecie znaleźć. Ale już jak wyszedłem z tej rozprawy, stacje telewizyjne, które były, i gdy powiedziałem, że wygrałem proces o rozpudę i że to nie ja chcę niszczyć to środowisko, tylko jest zupełnie inna sytuacja i że to nie Polska będzie płaciła kary, tylko Komisja zapłaciła, a ma zapłacić za to, to jakoś wszyscy się rozeszli, już więcej informacji na ten temat nie było. To jest apel do prasy, że być może, Szanowni Państwo, tu jest zainteresowanie ogromne, ale myślę, że to zainteresowanie nie zniknie po tym, gdy zaczniemy działać. I mam nadzieję, ja o to serdecznie proszę i zapraszam serdecznie właśnie środki społecznego przekazu, żeby informowały społeczeństwo o tym, co będzie się tutaj działo. Szanowni Państwo, problem jest jednak rzeczywiście duży. Ja jestem w kontakcie zarówno z UNESCO, jak również z Komisją Europejską. Był komisarz Bela, ja o tym mówiłem, on był tym mocno zainteresowany. I rzeczywiście spór jest. A mianowicie spór polega na tym, że jedni uważają, że sposoby naprawcze zaproponowane mogą szkodzić procesom, tak jak ktoś powiedział, naturalnym procesom zmian i mogą wtedy szkodzić również i siedliskom priorytetowym, a inni uważają, że trzeba zacząć działać, żeby to ratować. Ale trzeba rozpocząć. I oto program, który uważam za konieczny do realizacji, a ten program opracowałem wspólnie z dyrektorem generalnym Lasów Państwowych, z panem doktorem Tomaszewskim. Szanowni Państwo, pierwsza rzecz to jest dokumentacja. Dlatego, że nie ulega najmniejszej wątpliwości to, co tu zostało powiedziane we wnioskach, że ten obiekt jednak był użytkowany przez człowieka. Więc o ile ktoś mówi, że to nigdy ludzka stopa nie stanęła, a tego rodzaju informacje otrzymuje na całym świecie, prawda? To znaczy, że się mija z prawdą, a więc by to był człowiek. A skoro był i użytkował i są mapy, i te mapy wczoraj żeście Państwo widzieli od XVI wieku, to znaczy, że ten sposób jego użytkowania zaowocował tym, co było 15 czy 20 lat temu. A więc ta droga Hajnówka-Białowieża, tak jak wyglądała 20 lat temu, to była stworzona ręką człowieka, a w związku z tym była jego dziedzictwem kulturowym. Później podjęto pewne decyzje, też podjął je człowiek. I ten las wygląda w tej chwili zupełnie inaczej. A to jest też dziedzictwo kulturowe swojego rodzaju działalności. Ktoś tę decyzję podjął i nie wolno tego zamazać z pamięci. W związku z tym pierwsza rzecz, którą z panem dyrektorem postaramy się zrobić, to dokonać pełnej dokumentacji wszystkich aktów prawno-gospodarczych
z uwzględnieniem inwentaryzacji przyrodniczych związanych z wyznaczeniem rezerwatów i obszarów Natura 2000, trzech nadleśnictw gospodarczych, a więc Białowieży, Browska, Hajmówki, tak daleko wstecz, jak to jest możliwe. I to odtworzymy, bardzo daleko. Również pan profesor tu nam pomoże, ale o tym będziemy mówili odnośnie spraw związanych z historią użytkowania w przeszłości. Druga rzecz. Pełną dokumentację dostępnych artykułów prasowych i informacji internetowych ukazujących się w Polsce i poza jej granicami w ciągu ostatnich 25 lat dotyczących Puszczy Białowieskiej. Szanowni Państwo, tam to są niezwykle interesujące artykuły. Z różnych powodów, patrząc na to, a część z tych jest obraźliwych dla Polski. Trzecią, pełną dokumentację listów znajdujących się w Ministerstwie Środowiska i Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych z ostatnich 25 lat dotyczących Puszczy Białowieskiej. A więc mogę Państwu powiedzieć serdecznie dziękuję. Te dzisiaj petycje, które dostałem, będą tam również uwzględnione. I następna rzecz, bo tu chodzi o dokumentację. Szanowni Państwo, kto ma rację w końcu? Albo inaczej, jak pokazać Polskę, że potrafi naprawiać swoje błędy zgodnie z opinią publiczną i przy współpracy z opinią publiczną. To jest konieczny wykaz nazwisk autorów aktów prawno-gospodarczych, artykułów prasowych, informacji internetowych oraz listów znajdujących się w Ministerstwie Środowiska i Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych z możliwością dotarcia do dokumentów. Jest to niezwykle istotne. Szanowni Państwo, rozpocząć oczywiście program badawczo-monitoringowy czy też naprawczy, finansowany przez administrację Lasów Państwowych, obejmujących następujące czynności. I tu będę może już krócej mówił, a mianowicie, Szanowni Państwo, każdy z wydzieleń na terenie wymienionych trzech nadleśnictw gospodarczych zostanie opisany pod względem obecnego stanu drzewostanu, siedlisk przyrodniczych, ze szczególnym uwzględnieniem leśnych, siedlisk leśnych, naturowych, a więc grądów, dąbrowy świetlisty, czy też olsów. I również z uwzględnieniem oraz występowania gatunków tych siedlisk, z uwzględnieniem tych najcenniejszych z punktu widzenia Unii Europejskiej, jak dzięcioła białogrzbietego, dzięcioła trójpalczastego, suweczki, włochatki, bogatka wspaniałego, zgniotka cenobrowego, zgłębka burstkowanego, kostrzenia i jeszcze takiej grupy, która monitoruje sprawy związane z funkcjonowaniem środowiska glebowego i zasobnością węgla organicznego w glebie, a mianowicie ligaczowatych. Również zostanie wykonane dokładnie badania w zakresie zawartości węgla organicznego 0,5 i 20-25 cm w profilu glebowym, żebyście Państwo wiedzieli, żeby już nie mówiono o tym, ile tego węgla żeśmy stracili czy zyskali. To będzie dokładnie określone, jakie są w tego efekty. Każde z wydzieleń na terenie trzech nadleśnictw będzie sfotografowane ze stałego miejsca w stałe miejsce i to będzie podane na cały świat. Cały świat będzie mógł to obserwować na bieżąco, jak będą następowały zmiany i nie tylko patrzeć w dane, ale również patrzeć w widoki, jak się będą zmieniały. I taka dokumentacja fotograficzna będzie robiona co 5 lat, czyli ze stałego miejsca w stałe miejsce. To jest kontynuacja tego, co robię, to są wspaniała praca. Najpierw profesora Paczowskiego, ale później Włoczewskiego. Włoczewski to był mój profesor od hodowli ogólnej. To są unikatowe dane, a takie dane również trzeba zacząć prowadzić na terenie Puszczy Białowieskiej. W związku z różnymi koncepcjami mającymi na celu ochronę siedlisk priorytetowych, gdyż jedni mówią, że nie wycinać, zostawić, prawda? A drudzy mówią, przepraszam bardzo, ale zastosujmy inżynierię ekologiczną i rozpocznijmy proces naprawy. Trzeba to sprawdzić, czyli będziemy mieli dokumentację i sprawdzimy. I zostanie wydzielona reprezentatywna część puszczy, która zostanie poddana swojemu własnemu losowi. Będziemy ją badali i monitorowali tylko i za tym stoją określone koncepcje, nazwiska, teorie. I druga teoria, wyzwania ogromne przeciwko w stosunku do władzy, do nauki leśnej. Panowie, pokażcie. Spróbujemy. Zobaczymy. To nie jest układ taki, że będzie nam się to opłacało. To nie są sprawy związane, że oni będą uzyskiwali zyski. To jest ewidentne, to będzie kosztowało. A więc nikt nie można posądzić, panie ministrze, o to, że działamy dla zysku.
Nie, my działamy dlatego, żeby pokazać całemu światu, w jaki sposób można naprawić. Czy rzeczywiście zostawiając to, czy też może odwrotnie. Może zacząć działać, może ktoś ma tu rację. A więc następnie cały eksperyment zostanie poddany oczywiście analizie ekonomicznej. Czyli ile to kosztuje, ile kosztowało, jak to się będzie zachowywało w układzie rzeczywiście strat i zysków, również ze środowiskowych, związanych z odtwarzaniem siedlisk, jak również związanych z emisją dwutlenku węgla do atmosfery. To jest niezwykle istotne. Dlaczego? Dlatego, że Polska w tej chwili odniosła ogromny sukces w zakresie tego, że włączyła pochłanianie lasów do ogólnego bilansu dwutlenku węgla w atmosferze i właśnie pracujemy nad tym, żeby go włączyć do europejskiego systemu handlu emisjami. Mamy super dobrą okazję pokazać tych parę tysięcy hektarów, czy one pochłaniają, czy ten węgiel wnika w głąb profilu glebowego, czy też poszedł do góry i jak to jest związane z bioróżnorodnością i która koncepcja jest lepsza w tym zakresie. I chcemy być tu liderem na całym świecie. Korzystając z okazji, autorzy tej koncepcji również dziękując Komisji Europejskiej, zresztą jesteśmy w kontakcie, jak również UNESCO, zaproponuję, aby podobny eksperyment zrobić w innych państwach Unii Europejskiej. Też przeznaczymy albo zaproponujemy, żeby kilkadziesiąt tysięcy hektarów pozostawić własnemu losowi, a na pozostałej części Polska może zastosuje swoje metody i pokaże, w jaki sposób może otworzyć te siedliska i te gatunki, które tam zniknęły dawno już z mapy Europy w tym miejscu. I to nie jest, to jest rozwój nauki w współdziałaniu w ramach Unii Europejskiej. I mogę Państwu powiedzieć, że